Dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj w grze Hogwarts Legacy. Ja tutaj mam różdżkę, jestem już odpowiednio przygotowany. Nawet się zaczarowałem, prawda, żebym wyglądał jak prawdziwy czarodziej, bynajmniej nie jakiś dementor czy coś. Co prawda, jest jedna rzecz moi drodzy. Ja mam co prawda tutaj herb Gryffindoru, aczkolwiek nie będę grał Gryffindorem. Tyle wam mogę na ten moment powiedzieć. Jak widzicie, dostałem list, dostałem się na piąty rok od razu. Taki jestem dobry, że od razu mnie wrzucili na piąty rok. I tą różdżką wszystkich was zaczaruję, jeśli nie zostawicie łapkurusa w górusa. Taki czar musicie teraz zapodać. Jak nie zapodacie, to będzie Avada Kedavra od razu. Tam, gdzie trzeba. No, ale w każdym razie, moi drodzy, pogramy sobie trochę w tę piękną giereczkę. Zobaczymy, z czym to się je. Będzie na pewno kilka odcinków. A później ocenimy, a właściwie ja ocenię, czy podoba mi się na tyle, że chcę kontynuować i możliwe, że zrobimy, znaczy przejdziemy całą grę i to sobie wszystko nagram. Jak wiecie, ta gra wychodzi 10 lutego oficjalnie, nieoficjalnie, czy też oficjalnie, jak jesteście bogolami, jak kupicie wersję deluxe, czy też kupiliście w przedsprzedaży, to możecie już grać 3 dni wcześniej, czyli jak normalnie 10, to od 7, no ale w każdym razie, ja właśnie sobie zakupiłem taką wersję, tutaj o deluxe edition, prawda, gramy na PlayStation. I w każdym razie zaczynamy zabawę, a ja nie będę siedział jak debil. Znaczy no, pani Weasley nam wysłała, ogólnie wicedyrektorka, wspaniały list i nas zaprasza. Więc lecimy z tematem. Początek może być leciutko cięty, bo nie wiem dokładnie co się będzie działo, prawda? Czy tu jeszcze będą jakieś intra, nie intra, takie głupotki. I też całego procesu pokazywania, jak tworzę postać, myślę, że nie ma sensu pokazywać, ale później już nie będzie żadnego montażu w żaden sposób. To jest seria niemontowana. I zobaczymy, z czym to się je, więc ja już klikam piękny przycisk rozpocznij grę i lecimy, moi drodzy. Pyk. O, od razu się wybiera. No dobra, więc ja sobie stworzę postać i wtedy do was wrócę. Także tego, rozpoczynamy przygody chorego Piotera, który wygląda jak wygląda. No chory jest, prawda? Niestety nie byłem w stanie napisać chory przez samocha. Starałem się naprawdę, ale to już ponad moje siły, więc cóż, chory Piotr pozna swoje prawdziwe oblicze podczas tej serii, coś czuję. Więc zapraszamy do zabawy. Będę grał na normalnym poziomie trudności, bo wyobraźcie sobie, to jest moje pierwsze podejście do tej gry. Wiem, że trudno sobie wyobrazić, ale tak jest. Więc lecimy z tematem. Jak będzie trzeba, to będę znikał oczywiście, żeby wam nic ciekawego nie zasłaniać. Jak na przykład pięknego, chorego Piotera. Jak on ma sowę? Czy ta sowa ma kaptur? It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spell casting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. Używanej różdżki? You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate it. Piękny jest Harry Potter, nie? Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak... Dobra, mogę zniknąć. We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Chyba mu się nie podoba. Gość, co ty robisz? Haro, nasz chory Piotr, jak już wiemy, nie widział, żeby ktoś umarł, bo nie widzi tych pięknych testrali, które mam odblokowane, kurde. Uuu, a kto to jest? Uuu! Tajemnica od razu. O kurde. Jakby się ktoś zastanawiał, muszę być w tym miejscu, bo jak już jest gameplay, to akurat tutaj są rzeczy, więc tak... A po drugiej stronie jest minimapa, więc tak... Ogólnie to Portkey Games stworzyło tę grę.
cudowna nazwa studia, Portki Games. O, macie, Portki Games. Mam nadzieję, że znajdziemy tu jakieś ciekawe portki do noszenia. Tak, wiem, słabe żarty, ale no... życie. Whee! Czyli... bo gościu zaczyna... zaczynamy na piątym roku ogólnie, nie? Chory Piotr! Coś to? Nowy uczeń na piątym roku, co? Yes, sir. I'm starting school for the fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Co to za głupota? Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Co chłop robił przez zaledwie 4 lata? He's not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? O, to się rusza! On coś wie w ogóle? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrok really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrok before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrok. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? Chory Piotr, nie dotykaj. I don't see a glow. Nor do I. No, chory Piotr ma wizję już. Merlin's beard. How did you wait? We did. O kurde! Ależ że smoczur! Czy on zeżur tamtego gościa? O kurde! A, no tak, widzieliśmy śmierć w końcu, znaczy... Okej. Dawaj, panie woźnica! Boki piękny! A tak będziecie latać? Łapaj to! Wow, no to się nieźle zaczyna. Okej, okay. Przynajmniej już będziemy widzieli te piękne stworzonka, bo widzieliśmy już śmierć biednego człowieka. Też nie widzieliśmy, no. Krzyk bólu. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiganweld potion. That stuff will write you in a second. Właśnie tutaj jest to. Niestety będę musiał jakoś się tutaj, wiecie. Zmniejszający ten, nie? Wypiłem. Ale chodzi o to, że później będzie problem, więc na razie dam się po prostu tutaj. No, czerwone życie mam, to znaczy, że mam mało życia, no. Będę mały teraz przez chwilę. Później pomyślimy, jak to się ładnie zrobić. Będę czarował wam na tej serii. Dawaj, pij, uleczysz się. Ach, komnata tajemnic troszeczkę, eliksir wigenowy, prawda? Mam pełne życie teraz. Professor? Ale z bomby się zaczyna. Where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key?
an item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Dobra, mogę się ruszać. Dobra, wiecie co? Uznaję, że mam was w czterech literach, jeśli chodzi o widzenie, co tam za czary mam wybrane. Tyle wam styknie do widzenia, ile mam życia. I lecimy z tematem. Nie spinać pośladów, będę musiał wam wymasować. Czego oboje nie chcemy. Uuuu, jaki wodospad, o kurde, panie. Piękny jest chory Piotr. We're somewhere in the Scottish Highlands. So, those ruins. Do you think the port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Chciałem, żeby... Oczywiście, że nie. However faded it may be. Wow, ale widoczki są piękne. Nie mówię o chorym Piotrze. Dobra. Droga do Hogwartu. Misja rozpoczęta. Korci, żeby sprawdzić, czy mogę się zabić. Ale nie będę tego robił na samym początku. Możemy tu skakać? Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Jaki wodospad! Piękny. Spinamy się. Ancient magic. Dawaj, do góry, Frejrze. A powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Oruszkę wyciągnął. Chory Piotr. Jak zeskoczył. Mogę... O kurde, mogę się rolnąć i zeskoczyć. Jakie to piękne. Hogwarts Castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession. Bo spadniesz. But I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. No to idziemy. Patrz, będę pierwszy. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Jest bardzo dobre pytanie. Mary wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Jak dziewczynka. The good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is może iść przebrania się już. Piękne skoki, piękne. Tu nie mogę korzystać. Na razie spamuję wszystko. Będziemy szarować. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Zaklęcie podstawowe. Odblokowano nowe zaklęcie. Dzisiaj R2, aby rzucić zaklęcie pod... To się nazywa zaklęcie podstawowe? I... no. Aha, dobra, to rozwalam. Muszę to przytrzymać może, żeby... A nie, po prostu, kilka razy trzeba. No dobra. A jak się nazywa to zaklęcie? Użyj swojej kamery, by wybrać aktywny cel. O, będziemy się klepać? Możesz wybierać cele i poruszać postacią, używając tego samego drążka, wyłączając celowanie względem kamery w ustawieniach. Okej. Okay. No, trzeba przytrzymać? Dobra. Czy będziemy się klepać zaraz? O kurde! Jak ja szybki jestem! Pory Piotr najpotężniejszy. Mogę rozwalać. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. No, mogę przytrzymywać. Piękny skok. Ja chcę w kolegę trzasnąć, no. Ah, up there. Up there. O kurde, jak to jakiś Spider-Man. Są takie znajdźki. Kościu. Nie idź tam, idziemy tu.
Gdzie są jakieś sekrety? Nie ma... Jest! Szukaj! Kurde, kwadrat. 51... O, zapomniałem, przepraszam, zapomniałem, jaka tu jest waluta. Galeony jakie? Coś ten deseń, nie? We're close now. It's just ahead. A co mogę za to kupować? Więcej piwa kremowego? Jak tu pięknie. Steady yourself. How? Reparo! Czyli zaklęcie podstawowe to jest zaklęcie, że nic nie musisz wymawiać, tak? Ciup, ciup. Taki Harry Potter i insygnia śmierci style. Ja go nie lubię, ale no niech będzie. A będą tutaj... I można się wspinać, można skakać. Platformówki będą. To będzie moje ulubione zajęcie, jak już dojdziemy do Hogwartu. Dobra, gościu, szybciej, chcę w Hogwarcie już być. Co my tu robimy właściwie? Porky led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Out of place? Your mama. Dobra, a co tu mogę? Minimapa pokazuje najbliższe otoczenie z tobą w na jej środku. To twój aktualny cel. Naciśnij, przytrzymaj, by przełączyć szczegółowy opis celu misji. Okej. Okay. Droga do Hogwartu. Profesor Fig i ja przenieśliśmy się świstoklikiem na odosobniony klif w szkockich Highlandach. Musimy zbadać tajemnicze ruiny, do których, jak podejrzewamy, świstoklik miał za zadanie nas zabrać. Podoba mi się, że za każdym razem trzeba przytrzymywać, no ale niech będzie. Dobra, ja i ty tutaj se rób swoje, ja idę sprawdzać jakieś skrzynki fajne. Na pewno jeszcze tu gdzieś pieniądze... zbadaj. Profesor, this statue... This may have been his home. Ktoś mi się dużo dowiedzieli. Ciup, ciup, ciup. Ale jak on za każdym razem inaczej na korci, żeby skoczyć. Ja nie powiem, że nie. Ale... A... Chyba się nie. Dobra, nie... Nie. Tutaj mógłbym, tutaj się nie zabiję. Ale chyba... Gra nie pozwala. Okej, dobra, zrozumiałem aluzję. Dobra, koniec strzelania, kto nam nic nie daje. Dajcie jakąś skrzynkę. A, ja mam tam iść. A to nie, to sorry, to ja mogę hasłem, bo myślałem, że tutaj już to jest. Byćko, to pogadam z tobą, bo ty chyba coś masz tutaj do pokazania jeszcze, co? Zbadaj. Profesor, it's a mural of some kind. Wow, 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 proszę się nie dotykać. Ej, te. Pary Piotr, przestań tak wypinać. Ja, no dobra, mural. Co my tu mamy? Jest czopek. Jak to pentiment? Jak to pentiment? No dobra, może nie. No tam w gwiazdy i tak dalej. Dobra, tu coś będzie. No wiem, że tam mam myśl, ale szukam jakiś znajdziek. Bo one mogą być przydatne. Te 50 galeonów więcej w tej części gry no, uratują nam dupsko. Nie mam jeszcze pojęcia, do czego będą wykorzystywane. No dobra, możemy skakać, możemy się rolować. Możemy siups. Cudowny siups. Tu jeszcze nie wiem, co możemy. Spamuję wszystkie przyciski, ale nie wszystko jeszcze mi cokolwiek daje. Profesor Fig. Siema. Profesor idzie, profesor. Bo ja się boję, nie? Co to jest? Why would someone have conjured that enchanted stone here? Here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. Nic nie widzisz? That glow again, like the glow on the portkey container. Jak Harry Potter to jest jakiś przekok. 4 lata nie chodził do szkoły, a wie więcej od innych. Obudź goblina, ale tak w sobie. Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Już tu chrapie.
Ja się no goblin, ale... Nie idź tam! Podczas przeszukiwania ruin zamku w szkockich Highlandach ukazał mi się dziwny portal z poświatą wykonany z krystalicznego kamienia. Nagle znaleźliśmy się z profesorem Figiem w zdobnym przedsionku. Nie wiemy, czego możemy się tutaj spodziewać. Spodziewać. Mogę coś tu... Sorry, panie goblin. A on tu jest, rzeczywiście. Czekaj. Nie mogę biegać, czy ja się przełączyłem przez spamowanie? Bo nie mogę już biegać. I jak my w banku Gringota. To nie jest bank Gringota, to jest bank Gringota. Ale panie goblin. Hello? O, bądźcie ty grabulwo! Tak się mówi. Okrzyk zaskoczenia. Idzie moja różdżka. Znamy się? Harry Potter? Just a moment. Nie, to Harry Potter. Ale długie łapy ma. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. No chyba nie. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? No klucz. My wife's portkey. Oh, yes, of course. Harry Potter zmyślny jest. Olipka. This way then. Stay close. Dajcie mi już ten Hogwart, no. Ale łapy to ma trochę za długie, ten goblin. I za duże. Ojej, dziwnie te łapy wyglądają. To tyle lepiej uważaj na swoje, jak masz takie wielkie. Mogę... O, dobra, mogę się rozglądać. O kurde! Ej, mogę to pominąć. No kto by... Co za zwyrol by chciał to pominąć? Co za zwyrol chciałby to pominąć? Trochę mi... Hugo tutaj flashbacki daje. W sensie, że flashbacki z Hugo tu mam. Czterysta lat temu. Settle in. We've quite a distance to go. A, i to nie ja, żeby nie było. Kolejny długoręki. Toż to ser długoręka. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. To niezły strażnik. Zapytał numer skrytki, w sumie i tyle. Super robota. Ściga nas. Nie nas obserwował. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Co to? Jak to? A jej, myślę, że to krew, bo tam czasami te szyny, ten, nie? Iskry daje, myślę, że tam krew się leje, co się dzieje. Już zabili kogoś. Here we are.
A wiecie, że tu będziemy Avada Kedavra podobno rzucać, z tego co wiem. Mam nadzieję. Ale co? Kto to powiedział? Jak jego łapy to po ziemi już szurają. I chłopie, co ty masz za łapy? Ja to się spojrzę, tak jak to robisz, debilów. To nie ja. Muchę zabijałem. Takie portki. On ma fajne portki. O, takie to bym chciał portki. Nie ma problemu, biczku. Mogę tam wejść? No w sumie. Więcej hajsu. Mam nadzieję, że to jest hajs. Siema, byku, możemy porozmawiać? Nie. Chyba nie. Wow. Co ja tak idę, jak tam coś się dzieje? Halo, nic nie widzę. I'm not sure. Sir, I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key... O, fajnie. ...and then close the door. Nara. Wait. Best of luck. Professor, that was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. On na pewno może być na piątym roku. What we're missing, shall we? Ready your wand. Steruj różdżką za pomocą no dorążka i poprowadź ją po ścieżce symbolu, by nauczyć się zaklęcia. Jakie nawiązania do starych Harry Potter. Ale mi miło na serduszku. W odpowiednim momencie naciśnij właściwy przycisk, aby przyspieszyć ruch różdżki. Dobra, to widzicie na szczęście. Na razie powiem, w sumie wiele nie zrobiliśmy jeszcze w grze, ale podobuje mi się megaśnie. Muszę kliknąć rozpocznij, żeby rozpocząć. Czekajcie, dobra. Steruj różdżką za pomocą, ale poprowadź ją po ścieżce symbolu, by nauczyć zaklęcie. No dobra. Aha, bo to coś mnie goni. Dobra. No dobra, może nie jest idealnie, nie będzie 5 punktów dla Gryffindoru, ale okej, okay, już zrozumiałem. By rzucić Revelio. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. A tutaj coś jest? Chyba nie ma. Dobra. Już na drugi raz będę pamiętał, jak będziemy się uczyć czarów, o co chodzi. That's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say... Ale czemu on widzi? ...discover the secret of this vault. Lead the way. Zbadaj. Dlaczego ten człowiek to widzi? Dlaczego on zaczyna piątym... Co tu się dzieje? Lumos. I to jest dobra gra, bo chcesz wiedzieć, od razu na dzień dobry wchodzisz i nie wiesz, o co chodzi, ale chcesz się dowiedzieć. Ja też mogę Lumosa rzucić? Ja mam tylko Revelio. No i to. Jak się obrócił. Nikt się nie spodziewa. No dobra, na razie raczej mam iść za czopkiem i nic tu się więcej nie wydarzy. Trzymam się blisko. Mogę cię złapać. Patronus. Halo? Revelio? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling. Co to jest? About. Are you all right? Whoa. Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue? No. What statue?
Widzisz, gościu, nie widzisz, ty jesteś naprawdę czarodziejem. Revelio? Inteligentny jesteś, gościu. No w sumie. Znaczy ten się rusza na dole. The reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Dobra, już teraz będzie git, tak? Będzie git, ja wam mówię, że będzie git. Cyk. I cyk. I poproszę 10 punktów dla w sumie nie Gryffindoru, bo my nie będziemy w Gryffindorze. Zdobywasz zaklęcie rozświetlające różdżkę Lumos. Zostało one automatycznie dodane do twojego zestawu zaklęć. Lumos emituje z czubka twojej różdżki światło, co poprawia widoczność w ciemnych miejscach. No i to jest to, co będę wam zasłaniał, no bo uznałem, że ostatecznie zostajmy tutaj. Nie? Jak macie pomysł, gdzie mogę być, to powiedzcie. Nie przyjmuję tekstów. Zabierz swojego rica przypadnego, to będzie fajnie się oglądało. I nie, nie będzie się fajnie oglądało. Nie, nie ma takiej opcji. Naciśnij R2 i naciśnij, przytrzymaj R2 i naciśnij ten, by rzucić Lumos. Aha, czyli to jest tak, no dobra. Lumos, well done. Mógł chociaż tak jakoś, nie wiem, no ale w Harrym Potterze to było lepiej. Dobra. I musisz tu się obrócić, byczku. Jeszcze troszkę chyba. Ale ja nie chcę się z tym klepać. Chyba będę. Chociaż... Wow, 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 wow. Okrzyk niezadowolenia to był. Protego! O nie, tu są quick time eventy? No dobre. Mamy radę. Jak byciak będzie ze mną przez całą serię, to ja nic nie muszę robić. Aha, okej. Panie przyjacielu. Aha. Jak mnie wziął od... Wow, jak ty go rozwalił. Chłop, ej, zrobiłem. Stawaj, byczku. W sumie zapominam, że ja mogę się jeszcze... Haha. No wal. Nie zdążył, no. Walić. Ilu was tu jest? Haha! Który jeszcze? Dobrze. Proszę nie oszukiwać. A. Ej, no gościu, ale weź nie psuj zabawy. Co za czopek, popsuł zabawę. Kocham tego obroty. Ej! Znajdź profesora. Profesor Fig. Panie profesorze. Where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Tam. Mam nadzieję, że nie oszukują. Dawaj, chory Piotr. Bądź potężnym czarodziejem. A, okej, okay, dobra. Czyli jak szczele, to znika nam Lumosik. That's where they're leading me. Zbadaj. Teraz będę sam się klepał. Aktywuj posągi, no dobra. Nie, najpierw Revelio. Oba? Dwa są? Trzy są. Okej. Cicho tam. To jest skrzynka. No hajsy ciągle zdobywam. Obracaj się. Muszę chyba poczekać? Nie. A, bo to musi być o tak idealnie, żeby był to światełko w tunelu. No ten już będzie stał, rozumiem. Nie, to chcę obrócić tutaj. Tak, a nie, ten się... Aha, dobra, czyli to... Czyli muszę trzy wszystkie naraz. No dobra. Myślałem, że mogę po kolei, ale no tak w sumie na to jest prościej. Daj be.
Mogę jakoś przytrzymać, żeby mocniej bić, czy tak nie za bardzo? A no tak, dobra. Dobra. Przejrzyj swoje cele, bo ujawnić drogę. Ale teraz to chyba nie za bardzo. Jakbym powiedział, słabo ich bijemy. No to w sumie bym powiedział, że tamten czar nie jest taki potrzebny, bo wystarczy zrobić unik i tyle. Dobra, no skupmy się na jednym. Nie widzę, nie ich tu trzeba patrzeć bardziej. A tak się podświetla, nie? Więc jesteś w stanie wiedzieć mniej więcej, kiedy możesz zrobić unik. Chociaż nie, nie patrzyłem, czy tamten czar ostatecznie im czegoś nie robił. Aha. Tak stylca. Siup. 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 Haha. W sumie mogę więcej tego spamować. Dobra, który teraz? A, dobra, po prostu szybciej strzelać i tyle. Tutaj nie ma jakby... Znaczy... Jest coś raczej w miarę... jakby stamina, powiedzmy. No wal. Ej, de. Aha. Wal. Dobra. Przytrzymaj trójkącik po udanym rzuceniu Protego, by użyć drętwoty, która na krótki czas ogłuszy wrogów. Ogłuszeni wrogowie, teraz mi to mówicie? Otrzymują większe obrażenia określane złotymi numerami. A. No niby była ta drętwota, ale to nie poszło w nikogo. A, dobra. Okej, zrozumiałem już. Ja mam cały czas to trzymać. Okej, no dobra. Dobra, okej, zrozumiałem. I teraz mam już zwykłym zaklęciem je porozwalać. Spadaj stąd. Uważaj! Dobra, uważaj, uważaj. Damy radę, na spokojnie, moi drodzy. To nic trudnego. To nie tak, że nie ogarnąłem podstawowej rzeczy. W ogóle kogo innego walnąłem tak naprawdę. Nadawać byczki. A teraz czemu nie weszła drętwota? No, teraz mamy drętwotę. Zabij frajera. Ej! Czy on mnie trafił? Drętwota. No, dobra. Co za chamstwo. Poszli, poszli. Zużyłem wszystkie leczenia? Być może. Oplułem mikrofon? Być może. A, Lumosi. O kurde, a nie, już myślałem, że jesteśmy w jakimś innym miejscu teraz w ogóle. Dobra, nic się złego nie stało, nic. Nikt nic nie widział. Naciśnij L3, by pobiec. Chryste panie, co to było L3? Znaczy ja biegam. Żebym ja wiedział, czy to było L3. Znaczy, moim zdaniem biegam, nie? Ciup, ciup, ciup. Tutaj coś mamy. Dobra. Siema. No to jest ten wielki znak, który zaginął. Mamy przejście. Czy będzie Hugward? Dawać mi Hugward. Ja nie wyglądam jak Hugward. A ja mam całe żyćko. Revelio. No dobra. Chyba nic tu nie ma innego, to wchodzimy. A, no swędzi. Na zły moment. Na swędzenie nosowate. Revelio? Chyba nic tu nie ma. Tam coś jest. Whee! Dawaj. A więc co ja mam robić z tym złotem? Revelio. Nic więcej nie ma. Tam są drzwi. A co to jest? To bardziej nas interesuje zapewne. Zbadaj. Harry Potter jest piękny. Okej.
do góry. Oplułem monitor, no naprawdę. O, siema. A ten był całkiem na początku, jakby, nie? But I found this floating above that basin. That is no mere basin. O, myślciwnia. For viewing memories. I wonder. Będziemy oglądać i to będzie, ta gra będzie o naszych jakichś wspomnieniach, ale nie może być o naszych wspomnieniach. Czyje to są wspomnienia? Czy będziemy w nich grać? Follow my lead. Boję się. Na pewno nic wam nie grozi, jak tam zostali. Nie wiem, bo zostają tam, nie? Jako cieleśni, nie? Okej, okay, widzimy, jak ktoś to tworzył wszystko. Fajno, fajno. O, siema, byczku. Jak mu tam co nieco trzęsie się. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. Chłop zaczyna na piątym roku, a zna już starożytną magię. Jak to mam rozumieć? That's what you're seeing. The glow that surrounded them. No. Astonishing. No. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Whoa, 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 whoa. I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. Kolejny długoręki. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. No. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. Jak on tutaj wszedł? I have no patience for traitors. No. A, bo ten tu jest. Dobra, ten strażnik. Where were we? I'm not giving you anything. Hmm. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Stęknięcie, krząknięcie. Warto. Uh-oh. Z tym mam się klepać? Jak ja dopiero co zostałem czarodziejem. Kaszel. Uciekamy! Do Hogwartu! No, uciekaj, debilu!
No debil. Jak zginie, to jest debil. No uciekaj, debilo! Bolesne stęknięcie, okej. Kocham to. Okrzyki radości. Kocham to. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Ile nie zrobiłeś? Where are we? Hogwart. Hogwart, powiedz, że Hogwart. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both, wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get. Chłop na piątym roku idzie na ceremonię przydziału. Czyli jesteś taki debil. Czyli tam 11-latki małe, ty chłop chodzi. No da, 15 lat ma. O ile ma 15? Zdaje się, że on ma więcej, ale tak stwierdzili, a piąty rok to będzie pasował do ciebie. Toż to Hogwart. Ja się nie spodziewałem, że w tej grze będzie Hogwart. Jak to piękne jest. Mówiłem o sobie. Tak byli. Portki Games. Dziedzictwo Hogwartu. Dziedzictwo. Pamiętajcie, dziedzictwo. Nic innego tam nie ma. Tam jest dziedzictwo. Oj tak. Oj tak. Oj tak. To będzie to, co będziemy robili przez następnych 100 lat na tym kanale zapewne. Ja się cieszę. Wy nie musicie. I don't care. Będziemy od razu wlatywać w cutscenki. Tak. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Czy ona podsłuchuje? I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrok. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you. Zrozumiałe. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Dawaj. No nie, zakończyli już pewnie. Takie ej, bo w sumie my tu jeszcze jesteśmy. Nie, co to za debil? Żarcie mają. Phineas, Nigellus. Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. Come on, Professor Black. The sorting ceremony is over. There were complications. Complications? It seems the goblin Enough. Problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Nie lubię tego dyrektora. I'll be in touch. Dobra. Czasu nie mam. Wow. Co tak mało uczniów? Harry Potter! Professor Weasley! We've one more to be sorted. O tak. Mam tę tiarę. Mam taką tiarę. Have a seat. O tak. Zakładaj na łeb. Był jaki przerażony. Jak Lutel z Shortsa. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? To jest cringe. You come here with preferences and preconceptions. Być może. Certain expectations. Tak. Ale to, co tu się będzie dalej działo, zobaczycie w kolejnym materiale. Więc jeśli ten film wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Mam nadzieję, że tak jak ja, jesteście nastawieni pozytywnie na nasze przygody w tej grze. No i cóż, ode mnie to tyle.
Trzymajcie się!